Ponieważ zwykle brakuje czasu na rozmowę, na dłuższą dyskusję z Państwa udziałem w czasie naszych spotkań, dzisiaj chciałem zaprezentować trochę krótsze te moje wstępne rozważania, zwłaszcza, że no spotykamy się w takim momencie, kiedy rozmowa, chęć wymiany nadziei i lęków i myśli przede wszystkim przed zbliżającą się, decydującą, bezkrwawą, mamy przecież taką nadzieję, batalią i zwycięstwem, jest szczególnie duża. Zastanawiając się nad tym, jak do tego dzisiejszego spotkania wprowadzić, pomyślałem o patronach tych dni, o tej najważniejszej koincydencji. Już przed chwilą pani Hanna Dobrowolska mówiła i o tym będę także mówił na sam koniec. Tej koincydencji, która stwarza dla nas największą nadzieję, że to w dzień zesłania Ducha Świętego będziemy głosowali. Ale w tych dniach właśnie przypada kilka znamiennych rocznic, które mogą być punktem wyjścia do krótkiej refleksji. Słychać, przepraszam, bo nie, słychać, tak. Otóż tak się składa, że dzisiaj dokładnie przypada rocznica 135. drugiego pochówku Jana Długosza, o którym parokrotnie tutaj mówiłem, o Janie Długoszu. Mówiłem o jego ogromnej roli w podtrzymywaniu ducha narodowego przez pamięć. Ta pamięć została postawiona znowu wysoko wśród instrumentów budowania niepodległego państwa. Wśród instrumentów odbudowy wspólnoty narodowej 135 lat temu, kiedy wraz z pochówkiem Jana Długosza na krakowskiej Skałce zaczął się tworzyć ten panteon narodowy, który stopniowo po Długoszu wraz z kolejnymi pochówkami tam właśnie na tej uświęconej męczeństwem świętego Stanisława skale się spotyka. Ta rocznica jest dla mnie pretekstem tylko do przypomnienia właśnie kwestii pamięci, która jest dla nas tak ważna, byśmy wiedzieli, co dziedziczymy i o co w związku z tym powinniśmy się dzisiaj upominać, jak wielki skarb niesiemy z naszym głosem, dobrze oddanym albo źle oddanym, jak możemy go zmarnować. Tak się też składa, że również dzisiaj przypada rocznica, równa rocznica śmierci Bolesława Prusa. Ostatnio jego postać stała się przedmiotem kontrowersji wzbudzonej przez lekturę lalki Bolesława Prusa Aleksandra Głowackiego, jakiej dokonał znakomity współczesny polski poeta Jan Polkowski w dwóch swoich obszernych artykułach na łamach tygodnika W sieci, wskazując w Bolesławie Prusie jakby patrona wszystkich kolaborantów. W tym obrazie rzeczywistości warszawskiej okaleczonym przez cenzuralne względy, które sam sobie Bolesław Prus narzucił w lalce. Rzeczywistości podzaborowej. Ja myślę, że to sąd zbyt surowy, że Bolesław Prus nie jest patronem kolaborantów, jest raczej patronem jednej z metod dochodzenia do odbudowy Polski, do odbudowy narodu i odbudowy jego zdolności do życia w nowoczesnym świecie. Ta metoda ma swoją nazwę, praca organiczna. Na pewno Bolesław Prus jest dobrym patronem pracy organicznej. Przede wszystkim jego troskliwa uwaga poświęcona każdemu niemal szczegółowi rozwoju tego życia, jakie mogło się toczyć w warunkach braku niepodległości, w jego kronikach tygodniowych. I właśnie z tych kronik chciałem zaczerpnąć jeden cytat, który pokazuje, że pewne wyzwania, przed którymi my dzisiaj stoimy, były wyzwaniami, na które odpowiadać musiały poprzednie pokolenia w jeszcze bardziej dramatyczny sposób.
To cytat z kroniki tygodniowej z marca 1906 roku. Bolesław Prus, przypomnę, umarł dokładnie 103 lata temu tu i jako jeden z patronów, można powiedzieć, Warszawy pozostaje. Cytuję kronikę Bolesława Prusa. Obok walki z religią katolicką, biurokracja, chodzi oczywiście o biurokrację zaborczą, toczy jeszcze zacieklejszy bój z narodowością i patriotyzmem polskim. Nasi szanowni cywilizatorowie, bo oczywiście rosyjska biurokracja tak to przedstawiała, że przecież cywilizuje Polaków, starając się ich oduczyć religii katolickiej i patriotyzmu. Nasi szanowni cywilizatorowie zbyt mało posiadali wykształcenia, ażeby zrozumieć, iż jakikolwiek choćby patagoński patriotyzm jest lepszy od politycznego nihilizmu. Patriotyzm jest specjalną formą uczuć społecznych, które ludzi spajają ze sobą, każą im zapomnieć o własnym egoizmie, czasem popychają do poświęceń, a w każdym wypadku nieco hamują dzikość i okrucieństwo człowieka, nieco wynoszą go ponad ciasny zakres jego osobistych interesów. Takie to uczucie tępiono u nas za pomocą drwin z historii albo jej fałszowania i za pomocą wreszcie machiny cenzuralnej. Tak pisał Bolesław Prus w roku 1906, ale mógłby to przecież napisać w roku 2012, 13, 14. I towarzyszyła mu całe życie ta nadzieja, że ta walka, którą rozpoczął jako młody chłopiec, kilkunastoletni w powstaniu styczniowym, że ta walka doprowadzi do zwycięskiego końca. On nie zwątpił. Myślę, że tę walkę ze zwątpieniem nikt lepiej nie odzwierciedla tej walki, nie symbolizuje, niż postać, która także pojawia się w kalendarzu tego tygodnia. Tego tygodnia zaczynającego się od 18 maja. To jest oczywiście rocznica urodzin 95. Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. Przypominamy sobie, ile zawdzięczamy tej nadziei, którą wlewał w nasze serca. W Krakowie oczywiście to zaczęło się wcześniej, kiedy występował publicznie na procesjach Bożego Ciała, na właśnie wspomnieniu świętego Stanisława, uroczyście obchodzonym na krakowskiej skałce, ale dla wszystkich Polaków stał się tym symbolem nadziei od października roku 1978. I tak myślałem, bo miałem okazję akurat pod koniec tygodnia mijającego modlić się przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Wielu Polaków modliło się przy grobie świętego Jana Pawła II. Myślałem o tym, co dzisiaj by nam miał do powiedzenia, bo tak bardzo nam go przecież brakuje tutaj na ziemi, można tak powiedzieć, ale przecież jednocześnie wiemy, że towarzyszy nam w swojej modlitwie, o którą prosiliśmy dzisiaj na wstępie do tego spotkania. Otóż myślę, że wśród wielu możliwych intencji, jakie dałoby się w oparciu o znajomość życia i słów świętego Jana Pawła II, a miałem to szczęście, że mogłem napisać jego popularną biografię i dokładniejszą trochę kronikę życia świętego. Otóż sądzę, że na tej podstawie można wśród wielu różnych możliwych interpretacji tego, co święty Jan Paweł II miałby dzisiaj nam do powiedzenia, można byłoby wskazać tę jedną lekcję, którą przytoczę jego słowami. Lekcję z momentu niewesołego, z roku 1987, z trzeciej pielgrzymki. Pielgrzymki, kiedy byliśmy zgnębieni już 6 lat trwającym w istocie, mimo formalnego przerwania, stanem wojennym, złamaniem, jak się wydawało, Solidarności. I wtedy na Westerplatte święty Jan Paweł II wypowiedział te słowa. Przypomnę krótki fragment. Przyszłość Polski zależy od was i musi od was zależeć.
kierował się tymi słowami do młodzieży przede wszystkim, ale w istocie do każdego słuchacza. To jest nasza ojczyzna, to jest nasze być i nasze mieć. I nic nie może pozbawić nas prawa, ażeby przyszłość tego naszego być i mieć nie należała do nas. Każde pokolenie Polaków, to pamiętajmy, każde pokolenie Polaków, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich 200 lat, ale i wcześniej, przez całe tysiąclecie, stawało przed tym samym problemem. Można go nazwać problemem pracy nad sobą. Tak, to jest nasz największy problem. I trzeba powiedzieć, mówił dalej papież, jeżeli nie wszyscy, to w każdym razie bardzo wielu nie uciekało od odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów. Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Powiedział Chrystus, Ojciec mój dotąd działa i ja działam. I to miejsce, czyli Westerplatte, tak samo jak to miejsce Żoliborz, jak każde inne miejsce w Polsce, jest także świadkiem wielkiego działania Boga przez ludzi. Trzeba, żeby ten symbol, czyli symbol Westerplatte, wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. Przeszłość i przyszłość połączone obowiązkiem i wiarą. To nam przypomina Jan Paweł II. I ten moment jego narodzin warto i to przywołać w 95. ich rocznicę, pokazuje, jak nadzieja i zwątpienie blisko są obok siebie ulokowane i jak potrzebne jest wsparcie dla nadziei, żeby ją wygrywać dla rzeczywistości. Przypomnijmy, kiedy Jan Paweł II rodził się jako malutki Karolek w Wadowicach, w Warszawie obchodzono triumfalnie uroczystość związaną ze zdobyciem Kijowa. Marszałek Sejmu Trąbczyński witał uroczyście powracającego z Kijowa marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale wiemy, że zaledwie 2,5 miesiąca później wojska bolszewickie stały pod Warszawą. I ta chwila triumfu wydawało się już zapewniona, przerodziła się w chwilę grozy. I to odwołanie ludzi wtedy do czynu połączonego z modlitwą, to razem połączenie, czyn i modlitwa. Ogromna armia ochotnicza, dzielne 900-tysięczne wojsko polskie, odważni oficerowie, nieduża skala dezercji, bo oczywiście dezercje były, ale skala ich była niewielka bardzo. I ta masowa modlitwa obejmująca cały naród do patronki tamtego czasu, sierpnia, do Maryi, o to, by swoim płaszczem osłoniła Polskę. To sprawiło zwycięstwo. Ta nadzieja nie uległa rozpaczy wtedy, kiedy bolszewicy byli tutaj, pod Radzyminem, na północ od Warszawy, aż po Włocławek. I to właśnie przypomina także doświadczenie dzieciństwa Jana Pawła. Ale przecież jeśli spojrzymy na następne lata, te lata, które już niektórzy z tu obecnych stopniowo sami mogą sobie przypomnieć, widzimy, jak nadzieja i poczucie lęku, strach przed załamaniem wszystkich nadziei przemiennie występowały w naszych dziejach. Przyszedł potem po kilkunastu jakże ważnych dla nas latach II Rzeczpospolitej, przyszedł wrzesień. Potem przychodziły kolejne chwile nadziei. Na pewno 56 rok dla wielu ludzi z pokolenia nieco starszego niż moje odebrało jako taką chwilę nadziei. I potem te nadzieje gdzieś rozpłynęły się, zmarnowane. Potem podnosił wszystkich do walki o przywrócenie tej nadziei prymas tysiąclecia swoimi wieloletnimi przygotowaniami do milenium chrztu i samymi obchodami milenijnymi, w których pomagał mu już arcybiskup krakowski Karol Wojtyła. A potem oczywiście ten największy zastrzyk nadziei, który przyniósł październik 78 roku i czerwiec 79. I te wypowiedziane w dzień zesłania Ducha Świętego apel, te słowa,
Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To, co tutaj w Warszawie święty Jan Paweł II powiedział i odmienił duch oblicze tej ziemi. Ale wiemy, że przyszło kolejne załamanie, stan wojenny i mozolne odbudowywanie tej nadziei kolejnymi dwoma pielgrzymkami Jana Pawła w 83, w 87, tu na grobie świętego, błogosławionego Jerzego, księdza Jerzego Popiełuszki, także dokumentujące tę nadzieję, że ta ofiara nie będzie zmarnowana. I potem już przypominamy sobie chyba wszyscy na tej sali te nadzieje i lęk. Czerwiec 89, 4 czerwca, ja to pamiętam jako dzień wielkiej nadziei, 5 czerwca jako jej przygaszenie bardzo brutalne przez to hasło Pacta sunt servanda, liczy się tylko umowa z komunistami, a nie z wami wyborcami. To już powinno nas naprowadzić na trop myśli, do której dojrzeliśmy dopiero w 2015 roku, że trzeba bardzo uważać na wybory, że trzeba je kontrolować, by ci, których wybieramy, nas nie oszukali. Ci, których wybieramy już w dobrej wierze, zakładając, że wybory będą uczciwe. I potem następna nadzieja chwilę zabłysła, grudzień 91, inne wybory, pierwsze wolne wybory w pełni, po których powstał rząd Jana Olszewskiego i znów stłamszona w czerwcu 92 roku. I potem znów, jak przeglądałem kroniki III RP, przecież już zapomnieliśmy o tym, ale znów ta nadzieja wracała w 97 roku, kiedy powstała akcja wyborcza Solidarność. Liczyliśmy, że ten rząd umocni naszą polską tożsamość, suwerenność w nowej formie. I rozczarowania z tym związane przyszły. I potem kryzys tej złej władzy w roku 2003, afera Rywina. Kryzys, który wlewał w nasze serca nadzieję, kumulujące się wielkimi, wspaniałymi zwycięstwami wyborczymi 2005 roku. Dlaczego przypominam te nadzieje i ich załamania? Dlatego, że musimy pamiętać, że żadne zwycięstwo nie będzie nam dane raz na zawsze, a jednocześnie tu na ziemi, a jednocześnie, że każde zwycięstwo, które odnosimy nad sobą, nad swoją słabością, nad poczuciem beznadziejności, jest zwycięstwem, które trwa, które coś zmienia, ale wybierać musimy codziennie. I kiedy próbuję przełożyć te wybory na kontekst czysto polityczny, myślę, że ich istota, zwłaszcza w ostatnich 20 paru latach, sprowadza się do pytania, jak przekonać nas samych, naszych współobywateli, nasze dzieci, do tego, by wybrały skarb polskości, by wybrali skarb polskości, by zrozumieli go, by docenili go, bo naród jest połączeniem urodzenia i wolności, wyboru. Naród nie jest dany, narodowość nie jest dana raz na zawsze z wyboru, przepraszam, nie z wyboru, tylko z urodzenia, prawda? Sam fakt urodzenia w danej wspólnocie nie przytrzymuje nas przy niej. Musimy potem w dojrzały sposób tę wspólnotę wybrać. Taką formą są oczywiście najprostszą w demokratycznym systemie wybory. Ale dwa podstawowe sposoby budowania tej wspólnoty, by ją wybierać, jakie można wskazać i do których trzeba się odwoływać, to kultura i natura. Kultura, budujemy kulturę uprawą, pracą, bo taki jest źródło słów tego słowa. To jest przecież właśnie uprawa, systematyczna praca. Tą systematyczną pracą wielu pokoleń Polska zbudowała nie tylko język, który jest skarbem zrozumiałym niemal dla wszystkich w Polsce. To znaczy wyrzeczenie, utrata języka byłaby bolesna niemal dla każdego. To warto uświadamiać dzisiejszym Polakom, którzy nie doceniają znaczenia ojczyzny. A co by było, gdyby nie wolno wam było mówić po polsku?
To nie jest nam dane raz na zawsze. Było tak, że nie wolno było mówić publicznie po polsku. To właśnie jest droga poprzez kulturę pokazywania, jak wielkim skarbem jest to, co dziedziczymy. Jak wiele zależy od naszych wyborów, czy utrwalają tę wspólnotę, w której kultura polska może być podtrzymywana, czy ją marnują. Ale oczywiście kultura jest dużo bogatsza niż język. To jest nasz obyczaj wykształcony przez pokolenia. To jest coś, co także trafia do bardzo wielu. A czy zrezygnowałbyś, zrezygnowałabyś z tych potraw polskich, które tak ci smakują? Czy zrezygnowałabyś z tych, czy zrezygnowałbyś z tych obyczajów, które kojarzą ci się z ciepłem domu rodzinnego, ale które znajdziesz tylko tutaj, w Polsce? To są dylematy, przed którymi stają dzisiaj ludzie wypędzeni z naszej ojczyzny, wspólnej ojczyzny, za chlebem, bo nie udało się zaspokoić potrzeb natury. Ojczyzna musi zaspokajać także potrzeby natury. I do tego elementu, do tego sposobu przywiązania do ojczyzny także musimy nawiązywać. Robi to znakomicie w tej kampanii wyborczej Andrzej Duda, podkreślając znaczenie odbudowy polskiego przemysłu, znaczenie odbudowy polskiej przedsiębiorczości, znaczenie odbudowy zaufania między nami, bez którego nie da się zbudować przedsiębiorczości i dobrej gospodarki, bo dzięki tej działalności można właśnie zaspokoić te potrzeby naturalne, których niezaspokojenie może stanąć w poprzek marzeniom o realizacji swojej kultury tu, na miejscu, wśród swoich, wśród tego, co bliskie. Teraz jadąc metrem tutaj słyszałem rozmowę dwóch ludzi, chyba pracujących fizycznie, którzy mówili o swojej decyzji, że no wyjadą do Norwegii i chyba nie wrócą, bo tu nie mają do czego wracać. To nie byli wrogowie Polski, absolutnie nie. Oni na pewno doceniają kulturę, przynajmniej w tym wymiarze językowym. Mówili ładniejszą polszczyzną niż niektórzy redaktorzy telewizji. Ale to jest ich dramatyczny wybór, bo tu nie mają żadnej perspektywy. A więc trzeba dla naszej ludzkiej natury, która wymaga tego, by ją zaspokoić, trzeba stworzyć warunki w naszej wspólnocie. I to jest także bardzo ważne zadanie. Otóż nasza kultura i warunki dla naszej natury decydują się w każdym wyborze, którego dokonujemy codziennie. Najpiękniej ujęła to autorka, którą niezwykle wysoko cenił, Karol Wojtyła, Hanna Malewska. Bardzo Państwu polecam, zapewne wiele spośród Państwa czytało powieści Hanny Malewskiej, wielkiej polskiej pisarki. Ale tu pozwolę sobie przytoczyć dwa cytaty z tomu o odpowiedzialności. Cytaty z tekstów, które powstały dokładnie w tym czasie, kiedy Karol Wojtyła został powołany do szczególnej odpowiedzialności biskupa pomocniczego Krakowa w 1958 roku. Hanna Malewska pisała wtedy tak. Jest w historii u dna nauka prosta, bardzo surowa i bardzo konieczna, o pograniczu wolności i konieczności. Wolność musi walczyć w każdej chwili, aby to, co dziś nie jest jeszcze koniecznością, jutro się nią nie stało. O to właśnie walczymy w tych wyborach, żeby to, co jeszcze dzisiaj nie jest koniecznością dla setek tysięcy młodych ludzi, ale jest perspektywą bardzo realną, żeby nie stało się koniecznością, żeby emigracja nie była jedynym sposobem rozwiązywania problemów ekonomicznych młodego pokolenia w Polsce. To właśnie rozstrzygamy w tych wyborach. Rozstrzygamy to, by to, co dzisiaj nie jest jeszcze koniecznością, a więc wyrzeczenie się własnej kultury, jej osłabienie, zastąpienie jej pogardą dla tej kultury albo wręcz jej wyrugowaniem przez wyłącznie obce wzory, także językowe, nie stało się koniecznością. To także głosujemy w tę niedzielę. Drugi i ostatni cytat, który chciałem przywołać z tego 58 roku, roku wyboru Karola Wojtyły na biskupią stolicę w Krakowie, jeszcze w roli biskupa pomocniczego.
o dojrzałości. Bo każde wybory są jakby egzaminem dojrzałości każdego z nas. Ten, kto nie przystępuje do egzaminu, oczywiście go oblewa. Ten, kto przystępuje i złej udzieli odpowiedzi, też oblewa. Musimy dobrze wybierać. Kto wybiera dobrze, kto źle. Dobrze wybiera człowiek dojrzały, źle ten, który nie dojrzał. I o tym pisze właśnie Hanna Malewska. Cytuję, dojrzały człowiek to ten, który musi wybrać i wybiera między istotnym, głębszym życiem osobistym, a rutyną. Rutyną, czyli zwykłym kontynuowaniem tego, co dotąd przyniosły mu warunki oraz własne decyzje o charakterze praktycznym. Rutyną także, i to bardzo często, bywa pozostawanie mechaniczne przy własnych dawnych jakichś wyborach wewnętrznych, niepopieranych już niczym i skostniałych. Zatrzymam się na chwilę. Myślę, że doświadczyliście Państwo tej zmiany, jeśli czasem próbujecie rozmawiać z tymi, którzy wybierają inaczej. Wybierali Platformę Obywatelską w ostatnich 8 latach. Na początku, 8 lat temu, byliśmy zasypywani argumentami. Ileż to ważnych argumentów stoi za wyborem Platformy. Od 2-3 lat mam wrażenie, że nie słyszę już żadnych argumentów pozytywnych. Nie mówmy o polityce, nie rozmawiajmy o polityce. Taka jest odpowiedź najczęściej, bo argumentów nie ma, a raczej jest specyficzny rodzaj argumentów, o których powiem za chwilę, niemerytorycznych. To jest właśnie ta rutyna, czyli pozostawanie mechaniczne przy własnych, dawnych jakichś wyborach wewnętrznych, bo bardzo trudno jest się przyznać do błędu. Każdy z nas wie to z własnej praktyki, ja także. I ta właśnie trudność wyjścia z własnego błędu, z wyborów źle dokonanych, jest praktyczną trudnością, którą mamy w tych wyborach do pokonania. Nie mają tej trudności ci, którzy wybierają po raz pierwszy. To jest ta ogromna szansa i nadzieja związana w tym przypadku z młodym pokoleniem. Oni nie muszą się wstydzić żadnych złych wyborów, ci, którzy pierwszy raz zagłosują. Oni są wolni dzięki temu, od tego praktycznego przyzwyczajenia, od tej rutyny. I to już widzimy, to już czujemy. Te nadzieje zobaczyliśmy w pierwszej turze wyborów. Człowiek albo daje się nieść prądowi pół osądów, pół decyzji, pół przyjemności, pół obowiązków, pół uczuć, czasem bardzo silnych, ale skrzyżowanych ze sprzeczności. Daje się nieść, przyzwyczaja się, albo wybiera, próbuje ćwiczyć się stale w wyborze, w klarowaniu pojęć, w świadomości decyzji. Klęski moralne społeczeństw płyną przede wszystkim z porażki ludzi dojrzałych, niechcących być dojrzałymi. Dojrzałych w sensie metrykalnym, bo przecież ci, którzy wybierają Wojciecha Jaruzelskiego jako męża opatrznościowego, ci, którzy wybierają dzisiaj Bronisława Komorowskiego, są ludźmi dojrzałymi metrykalnie, ale niedojrzałymi, bo rezygnującymi ze świadomego wyboru. Niektórzy oczywiście świadomie wybierają zło. Te sytuacje codziennego wyboru można pokazać na przykładzie samego prezydenta Rzeczpospolitej, Bronisława Komorowskiego. Akurat przed spotkaniem z Państwem miałem przyjemność rozmawiać z profesorem Żarynem przy pewnej zawodowej okazji. I profesor Żaryn przypomniał mi, że znał osobiście bardzo dobrze Bronisława Komorowskiego, był z nim, czy jest w pewnym sensie, bo to nie było nigdy odwołane, ale po prostu nie jest praktykowane obecnie po imieniu. I wiązało się to z czasem, kiedy Bronisław Komorowski lat temu 30 kilka, jednoznacznie wybierał dobro, wybierał chrześcijaństwo, katolicką
tradycję, patriotyzm, odważny patriotyzm. Ale każdy z nas może, raz wybrawszy dobrze, popełnić potem błąd i wybierać źle. Nikt nie wybiera na stałe. Trzeba codziennie swój wybór potwierdzać. Jeśli źle będziemy wybierać w którymś momencie, możemy już się nie podnieść. To jest przykra nauka, która płynie z tego przykładu, jak i z tylu innych, jeszcze bardziej jednoznacznych ludzi, którzy byli bohaterami, a osunęli się właśnie w taką byle jakość, w rutynę, w wybór mniejszego zła, a w końcu zła. To każdemu z nas się może przytrafić. To pokazuje rangę wyboru, codziennego wyboru, dojrzałego wyboru. Ostatnie zdanie z tego długiego cytatu z Hanny Malewskiej. Nadzieja jest aktualizacją wiary, realnym przeświadczeniem, że to wszystko mnie dotyczy i tu teraz we mnie się rozgrywa. Bez nadziei wiara jest teorią. Te piękne i głębokie słowa, kiedy wypowiadamy tu i teraz właśnie, widzimy, jak one dramatycznie różnią się od tej nierzeczywistości, którą pokazuje nam świat mediów. W nim nie chodzi o żaden głęboki, dojrzały wybór. W nim chodzi o utrwalenie rutyny, o utrwalenie bezrefleksyjnych odruchów. I odzwierciedla ten stan rzeczy, który obserwujemy dookoła siebie, w mediach przede wszystkim, ale także w wyborach tych, którzy mediom ulegają. Swego rodzaju zmianę podejścia do polityki i z niej musimy zdawać sobie sprawę. To zmiana, która dokonała się wraz z Niccolò Machiavellim bardzo dawno temu, 500 lat temu, i jego księciem, napisanym w 1516 roku. Machiavelli po raz pierwszy stwierdził, że istotą dobrej polityki nie jest rozpoznanie dobra i zła, które płynie z natury. Jak utrzymywali przed nim Arystoteles, Cyceron, którzy odwoływali się do pojęcia prawa naturalnego, że wszyscy mamy zaszczepione w sobie taką podstawową orientacją, co jest złe, co jest dobre. Niepotrzebne jest do tego nawet prawo pisane. Machiavelli mówi, że nie, że przecież różnimy się w tej ocenie tak zasadniczo, że natura nie pozwoli nam na dobrą orientację, ani tym bardziej na zgodę w rzeczywistości politycznej. Machiavelli całkowicie odrzucał wiarę, łaskę, religię. Był, choć spierają się o to historycy, do jakiego stopnia agresywnym, ale na pewno był ateistą. Odrzucał w każdym razie bezdyskusyjnie łaskę, religię jako ten element, który ma znaczenie w polityce. A zatem skoro nie natura i nie łaska, co może uporządkować świat polityczny? Machiavelli pierwszy raz udziela tej odpowiedzi. Tylko manipulacja, sztuka swoista, której może dokonać nie polityk będący częścią wspólnoty politycznej i traktujący się jako jeden z wielu podmiotów tej wspólnoty, ale specjalista, ktoś, kto ocenia wszystkich członków tej wspólnoty jako instrumenty, na których może grać, może nimi manipulować. To jest istota nowego spojrzenia na politykę, w której ponad wspólnotą staje ekspert od PR-u, można by tak to określić dzisiejszym językiem. I to jest przecież ta polityka, z którą spotykamy się dzisiaj w tych wyborach. Widzimy tę panią, która szepcze do kręgosłupa szyjnego prezydentowi Komorowskiemu, co ma robić, w którą stronę się skłonić. Tak jakby Bronisław Komorowski nie był człowiekiem obdarzonym przez Boga rozumem i zdolnym do samodzielnych wyborów w tej sprawie.
To jest sposób uprawiania polityki przecież nie charakterystyczny tylko dla Platformy czy dla Polski, ale właściwie dla całej współczesnej polityki. PR jest najważniejszy, przekonują nas eksperci, sztabowcy. I w zasadzie, kiedy widzimy te dyskusje o wyborach, o pierwszej turze, widzimy, że one koncentrują się jakby głównie wokół tego, a co sztab zrobił dobrze, co źle, jak ustawił kandydata, czy go dobrze przypudrował, czy dobrze omówił sprawę z dziennikarzami wcześniej. Tylko to się liczy. To się stawia na pierwszym miejscu. Otóż myślę, że jest tutaj bardzo niebezpieczna tendencja, tendencja, której istotę za chwilę pozwolę sobie scharakteryzować. Ale chcę jeszcze przedtem powiedzieć o drugiej rewolucji, która od Machiavellego się zaczyna, idzie przez Tomasza Hobbesa, przez Johna Locke'a, przez ojców założycieli zachodniego liberalizmu i triumfuje współcześnie. Otóż rozważania o polityce wcześniej, przed Machiavellim, koncentrowały się na poszukiwaniu wspólnego dobra. Bonum commune. Szukamy jakiegoś dobra, to było celem polityki. Machiavelli pierwszy pokazuje, że celem polityki jest unikanie zła. To jest najważniejsze, ucieczka przed złem. Przed złem postrzeganym tak, jak ludzie je postrzegają. Nie dążymy do jakiegoś dobra, bo się pokłócimy o to, co jest dobre. Możemy uzgodnić tylko to, co uważamy za zło. Tomasz Hobbes odpowie, że złem oczywiście dla każdego jest śmierć gwałtowna. Boimy się śmierci. John Locke powie, że uciekamy przed głodem, a więc ekonomia jest najważniejsza. Bardzo zubożyło pojęcie polityki to spojrzenie. Ale widzimy, jak ono ubożeje stopniowo w kolejnych swoich wcieleniach. Ta ucieczka przed złem przekształca się w rękach manipulatorów, którzy próbują zastąpić politykę PR-em, w ucieczkę, jaką obserwujemy w tych wyborach. To jest przykład bardzo dobry, bardzo wyrazisty, w tym sensie dobry. Otóż widzimy zderzenie, pozwoliłem sobie o tym napisać taki obszerniejszy artykuł w tym wydaniu tygodnika Do Rzeczy, zderzenie dwóch perspektyw w tych wyborach. W jednej mamy do czynienia z jedną tylko ofertą. Tą ofertą jest strach. PR-owcy Bronisława Komorowskiego mają do zaproponowania swoim wyborcom i to jest ten jedyny argument, do którego odwołują się dzisiaj wyborcy Platformy, wyborcy Bronisława Komorowskiego, który wspomniałem wcześniej, że go omówię. Strach. To jest jedyny argument. Bójcie się zmiany. Zmiana będzie zmianą na gorsze. Bójcie się Jarosława Kaczyńskiego, bo przyjdzie i was zje. Bójcie się wojny, którą wywoła Andrzej Duda za chwilę. Polaków z Polakami i Polski z całym światem. Mówi o tym codziennie Bronisław Komorowski, a nawet wiele razy dziennie. Dzisiaj przypadkiem słyszałem kolejny jakby przykład tego straszenia wojną. Akurat Bronisław Komorowski ma troszkę pecha, można powiedzieć, ponieważ Władimir Władimirowicz w tym momencie realizuje inną troszkę strategię, mianowicie chce się dogadać z zachodnimi mocarstwami i oczywiście osiągnie to, a więc prezentuje swoją gołębią twarz. Mniej straszy wojną, przyjmuje co chwilę zachodnich mężów stanu i wysyła zapewnienia, że żadnej wojny nie ma, nie będzie i zdejmuje nawet kolejne sankcje z krajów europejskich. No niemniej biedny, nieszczęsny sztab Bronisława Komorowskiego próbuje ten strach przed wojną znów pobudzić w Polsce. Strach. Z drugiej strony mamy nadzieję, bo właściwie głównym przesłaniem, najważniejszym przesłaniem Andrzeja Dudy w tych wyborach jest nadzieja. Nadzieja na zmianę. Andrzej Duda powtarza w kółko dobrą zmianę. Dlaczego to powtarza? To nie jest oczywiście może najszczęśliwsza formuła, ale ona jest konieczna właśnie ze względu na to, że druga strona podkreśla, że zmiana może być tylko zmianą na gorsze. A więc Andrzej Duda musi przekonywać, że zmiana może być zmianą na lepsze. Że to może być właśnie taka zmiana, która uchroni młodsze pokolenie przed koniecznością emigracji. Że może to być taka zmiana, w której i starsze pokolenie znajdzie godne warunki życia, a nie będzie musiało do śmierci pracować za psie pieniądze.
beznadziejne emerytury. I myślę, że ta nadzieja, którą prezentuje Andrzej Duda w tych wyborach, zwierając się ze strachem, który prezentuje jego przeciwnik jako główny motyw tej kampanii, to są oczywiście bardzo poważne emocje, które są wdzięcznym polem do działania PR-owców z obu stron. Ale przestrzegałbym także naszą stronę przed wiarą w moc odwołania do tych emocji tylko, w tym przypadku do szlachetnej, pięknej emocji nadziei, sztuczkami PR-owskimi, powtarzanymi zaklęciami. Wydaje mi się, że warto przytoczyć tutaj słowa dwóch protagonistów tego sporu. Słowa ważne i mądre w obu przypadkach. Pierwsze słowa wypowiedział pan prezydent Bronisław Komorowski. Powiedział: pycha kroczy przed upadkiem. I myślę, że doskonale można zilustrować na jego przykładzie mądrość tych słów. Przypomnę, że Bronisław Komorowski zareagował osobiście na ogłoszenie przez Radę Polityczną Prawa i Sprawiedliwości nazwiska kandydata na urząd prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Komorowski zapytał: Duda? Jaki Duda? Nie kojarzę. To jest kliniczny przykład pychy. Na pewno Bronisław Komorowski, niezależnie nawet od wyniku wyborów, oczywiście tak fundamentalnie ważnego, ale na pewno będzie do końca życia Andrzeja Dudę kojarzył. To nie były łatwe miesiące dla Bronisława Komorowskiego. Andrzej Duda powiedział wczoraj coś niezwykle mądrego, trafnego w Szczecinie. Widziałem to w telewizji. Powiedział, że on sam wyborów nie wygrywa, że wygrywają to ludzie, wygrywają je ludzie, tysiące ludzi. Powiedział, jak okiem sięgnąć, bo tyle było zgromadzonych wokół niego ludzi, którzy chcą zmiany. I myślę, że obie te mądre refleksje, bo jedna i druga jest mądra, trafna, odzwierciedlają przestrogę przed pychą. Bo może nam się wydawać, że to tylko sztaby rozstrzygają o wszystkim. Oczywiście podkreślę swoje najwyższe uznanie dla pracy sztabu Andrzeja Dudy, który wykonał ogromną pracę, dobrą pracę, by tę kandydaturę spopularyzować, by dotarł kandydat do jak najszerszego kręgu odbiorców. To bardzo ważne i bardzo godne docenienia, ale to nie wystarczy, to nie jest wszystko. Sztaby nie wygrywają wyborów. Ważniejsze jest coś innego. Otóż właśnie ten czas, który w tym tygodniu w kalendarzu kościelnym obchodzimy, czas przygotowania do zesłania Ducha Świętego, jest doskonałym momentem, by uświadomić sobie, co jest najważniejsze. Tak się składa, że z tym czasem wiąże się jeszcze jedna postać, postać, którą tu wszyscy Państwo doskonale, lepiej niż ja, mieliście okazję poznać. Postać prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym tygodniu, w piątek, będziemy obchodzili rocznicę jego słowa testamentu skierowanego do Rady Głównej Episkopatu, kiedy kardynał był już umierający. I powiedział, a raczej napisał wtedy tak: w Polsce rządzi tylko Bóg, a nie człowiek. Dlatego człowiek, któremu się wydawało, że coś zrobił, mówił o sobie: musi odejść, żeby ludzie wiedzieli, że w Polsce tylko sam Bóg. Quis ut Deus. On jest dalej mocny w Polsce. Ludzie są słabi. Takie są dzieje i myśli Boże. W
Polsce nie ma wielkich ludzi. Wszyscy są na służbie. Wszyscy na kolanach przed najmniejszym dzieciątkiem ochrzczonym przez Kościół w Polsce. Bóg jest najważniejszy. Odwołanie do Niego. Nie do sztuczek PR-owskich. Nie do własnych zdolności, ale do przemiany, jaką w nas może Bóg sprawić, jeśli tego chcemy, bo mamy wolną wolę. To jest dar od Boga nam dany. Wolę, którą możemy odmówić tego, co Bóg w postaci łaski nam zsyła. I otóż pozwolę sobie zakończyć przywołaniem dwóch czytań z Wigilii, zesłania Ducha Świętego, które wydaje mi się doskonale uprzytamniają tę sytuację, w której się znajdujemy. Tę sytuację, którą opisywały inaczej, mniej podniośle, słowa prezydenta Komorowskiego i, mamy wszyscy nadzieję, prezydenta Andrzeja Dudy. Najpierw czytanie z Księgi Rodzaju. Z Wigilii zesłania Ducha Świętego. Mieszkańcy całej ziemi mieli jedną mowę, czyli jednakowe słowa. A gdy wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear i tam zamieszkali. I mówił jeden do drugiego, chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I w ten sposób uczynimy sobie znak, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które budowali ludzie. O, przepraszam, kabelek nie kontaktuje. Są oni jednym ludem i wszyscy mają jedną mowę i to jest przyczyną, że zaczęli budować, a zatem w przyszłości nic nie będzie dla nich niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego nazwano je Babel, tam bowiem Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. To jest oczywiście najbardziej znana przypowieść przeciwko ludzkiej pysze, tej, która kroczy zawsze przed upadkiem. Ale to jest także przypowieść o pomieszaniu języków. Wiemy, zostaliśmy podzieleni na różne wspólnoty narodowe, językowe, ale odczuwamy boleśnie jeszcze ten podział języków wewnątrz naszej wspólnoty. Ten podział nie jest dany przez Boga. Ten podział stworzyliśmy sami i za niezwykłą mądrość tej linii, jeżeli można tak powiedzieć, kampanii prowadzonej przez Andrzeja Dudę, uznaje właśnie to, że o potrzebie zasypania tego podziału mówi nieustannie, podczas gdy jego oponent, urzędujący prezydent, na każdym kroku ten podział akcentuje, jakby w swojej pysze stawiał się na miejscu Boga, który chce utrwalić pomieszanie języków w Polsce. Te dwa języki, które rozdziela mur nienawiści. Mur Polski racjonalnej i Polski radykalnej, jak obecnie to określa prezydent. Ale jak możemy znieść ten podział? O tym mówi niezwykle piękne, poruszające, wizyjne słowo proroka Ezechiela, także z Wigilii zesłania Ducha Świętego. Pozwolę sobie je na koniec przeczytać. To dłuższy cytat, ale rzadziej przytaczany. Rzadziej słyszymy go w Kościele, więc stąd może Państwo zechcecie go wysłuchać. Przypomnę, że prorok Ezechiel był świadkiem jednej z największych tragedii swojego narodu, w całości zesłanego do Babilonu. I on poszedł z tym narodem na zesłanie.
ale nie tracił nadziei właśnie w tej chwili próby, a jednocześnie nie starał się tej nadziei spłycić, mówiąc, że wystarczy podlizać się władcy Babilonu, że wystarczy spełnić jego żądania i może wtedy wrócimy do swojego domu, do swojej ojczyzny. Nie. Ezechiel stawiał tę sprawę inaczej. Potrzebne jest nawrócenie i tylko wtedy będzie możliwy powrót do domu. Jak sobie ten powrót wyobrażał Ezechiel? Cytuję. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie On w duchu na zewnątrz i postawił mnie pośród doliny. Była ona pełna kości i polecił mi, abym przeszedł dookoła nich. I oto było ich na obszarze doliny bardzo wiele. Były one zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy kości te powrócą znowu do życia? To jest pytanie, które my sobie stawiamy. Czy kości te, które widzimy dookoła siebie, ludzi wydrążonych, ludzi, którzy jakby stracili ducha, czy mogą powrócić do życia? Odpowiedziałem, Panie Boże, Ty to wiesz. Wtedy rzekł on do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i mów do nich. Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan Bóg. Oto ja wam daję ducha po to, abyście się stały żywe. Chcę was otoczyć cięgnami i sprawić, byście obrosły ciałem i przybrać was w skórę i dać wam ducha po to, abyście ożyły i poznały, że ja jestem Pan. I prorokowałem, jak mi było polecone, a gdym prorokował, oto powstał szum i trzask i kości jedna po drugiej zbliżały się do siebie. I patrzyłem, a oto powróciły ścięgna i wyrosło ciało, a skóra pokryła je z wierzchu, ale jeszcze nie było w nich ducha. I powiedział on do mnie, prorokuj do ducha, prorokuj o Synu Człowieczy i mów do ducha. Tak powiada Pan Bóg, z czterech wiatrów przybądź duchu, i powiej po tych pobitych, aby ożyli. Wtedy prorokowałem tak, jak mi nakazał. I duch wstąpił w nich, a ożyli i stanęli na nogach. Wojsko bardzo wielkie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, kości te to cały dom Izraela. Oto mówią oni, wyschły kości nasze, minęła nadzieja nasza już po nas. My też czasem tak mówimy. Dlatego, kontynuuje Ezechiel słowa Jahwe, dlatego prorokuj i mów do nich, tak mówi Pan Bóg. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela i poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam tego ducha po to, byście ożyli i powiodę was do kraju waszego i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Wyrocznia Pana Boga. Ktoś może powiedzieć, po co te wzniosłe, patetyczne, oderwane od naszej rzeczywistości słowa. Ale przypomnijcie sobie Państwo te wyschłe kości Polski Gierkowskiej końca lat 70. Te telewizje propagandy sukcesu, Studio 2 zabawiające nas na śmierć, a raczej z sentymentem to może nawet wspominamy, ale to była szkoła nihilizmu i beznadziei. I przyszedł ktoś, kto zawołał głosem proroka. Niech wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. I przyszła ta odnowa i potem zmarnowaliśmy ją. Bo tak się toczą nasze dzieje. Nie wygramy tych wyborów na zawsze, a jednocześnie musimy je wygrać, żeby dać świadectwo swojej dojrzałości i swojej nadziei. W czasie, kiedy ślub zawierali rodzice Karola Wojtyły w kościele garnizonowym w Krakowie, kiedy on sam potem będzie do tych słów nawiązywał, najważniejszym wieszczem polskim, najwyżej cenionym także przez Karola Wojtyłę, był Stanisław Wyspiański.
I ostatnie słowa, które chcę tutaj przytoczyć, pokazują, jak trwale zakorzeniona jest w naszej kulturze i w naszej historii ta postawa oczekiwania, nadziei, pracy i zawierzenia Bogu tych wszystkich razem. Pracy, nadziei i oczekiwania, zawierzenia z myślą o zwycięstwie. To znane na pewno Państwu, ale warte przed tymi wyborami przytoczenia słowa wyzwolenia, słowa, które wypowiada Konrad. O Boże, pokutę przebyłem i długie lata tułaczę. Dziś jestem we własnym domu i krzyż na progu znaczę. Krzyż znaczę, Boży, nie przeto, bym na się krzyż przyjmował. Lecz byś mnie, Boże, od męki krzyża zachował. Tu pozwolę sobie na drobną uwagę, przerywając te piękne słowa. Pamiętajmy, o, już. A, dobrze. Wyspiański nie chciał Polski męczeńskiej. Wyspiański nie był mesjanistą w takim znaczeniu jak Mickiewicz czy Słowacki. Wyspiański chciał Polski, która będzie mogła się podźwignąć już bez nowego męczeństwa. I to warto pamiętać, bo często jesteśmy zasypywani takimi pseudoargumentami, że my wszyscy chcemy, żeby Polska była męczeńska, żeby znowu cierpiała, żeby znowu była wojna i tylko wtedy Polska się oczyści. Nie, to nie jest nasze marzenie. Właśnie dlatego chcemy wygrać te wybory, żeby Polska nie musiała być męczeńska, żeby Polska mogła pracą stanąć na wysokości swego powołania. O tym właśnie mówił Wyspiański i tego chciał Karol Wojtyła. Do tego nas nawoływał w 79 roku i w kolejnych pielgrzymkach. Mówi dalej Wyspiański, a raczej Konrad. Byś mnie zachował od tego, co zasie za mnie przebył, bym ja był z twoich wiernych, a niewolnikiem nie był, bym ja miał z ciebie siłę, jak wierzę w twoją wiarę i żebym się doczekał, jak miecze ślesz i karę, byś to, coś zapowiedział, dopełnił w moim życiu. By zeszło światło w nocy i trysnął zdrój w ukryciu, by trysło źródło święte za laską mojżeszową i byś mi wskazał leże i dach nad moją głową. Byś zwiódł z wędrówki długiej mój naród do wszechmocy. Byś dał, co mają inni, gdy przyjdziesz jako dziecię tej nocy Bożego Narodzenia. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta. Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nich duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi. Niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. O daj nam, Jezu Panie, Twą Polskę objawienia. O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz z nas Polaków. Ty nie wiesz, czym być może straż Polska u Twych znaków. Nie ścierpię już niedoli ani niewolnej nędzy. Sam sięgnę lepszej doli i łeb przygniotę jędzy. Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi państwo wskrzeszę. Synami my Twojemi błogosław czyn i rzeszę. Myślę, że te słowa warto powtórzyć z nadzieją, w modlitwie, choćby w czwartek, kiedy niepokoimy się o to, jakie obierze przygotował TVN i dziennikarka Rota Pochankę na naszego kandydata, kiedy martwimy się, czy jakiegoś błędu na ostatniej prostej tego wyścigu prezydenckiego nie popełnimy, sztab się potknie. Najważniejszym wsparciem, o którym nie wolno zapomnieć, choć brzmi to może tak słabo, ale jest najmocniejsze, jest modlitwa, wiara i nadzieja. Nadzieja, że zwyciężymy, tak jak Polska zwyciężała w swojej historii nad strachem, swoją nadzieją. Myślę, że w tych wyborach także powinniśmy się modlić o to, żeby nadzieja, którą reprezentuje Andrzej Duda, zwyciężył nad strachem,
który reprezentuje Bronisław Komorowski. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam do pytań, do rozmowy o wyborach. Jeśli tylko są jakieś uwagi, pytania, bardzo zapraszam. Dziś mamy na to więcej czasu. Proszę bardzo. Pamięta pan, jak pan nawet nie przekonywał, że jest pan całym sercem za panem kandydatem Andrzejem Dudą? No i zwracam honor, rzeczywiście wróciłam z premiery z Wrocławia wczoraj i słyszałam już na progu Warszawy, nie powiodło się, debata przegrana, wygrał prezydent Komorowski, więc o pierwszej w nocy córka mi odszukała debatę z panem Andrzejem Dudą. I właśnie, proszę państwa, wspaniały kandydat, uważam, że absolutnie wygrał. I teraz co my możemy zrobić, żeby we wszystkich tych telewizjach jakiś postawiony sztab ludzi czuwający nad obecnymi władzami nie wprowadzał wszystkich w błąd, że debata była niekorzystna. Uważam, że była szalenie korzystna dla kandydata na prezydenta, dla pana Andrzeja Dudy, wykazał takt, kulturę, że walczy o sprawy narodowe, o prawo, etykę. I czy pan widzi jakiś pomysł, jak teraz przygasić tą tendencję, która przygotowuje być może sfałszowanie wyborów? To, że teraz się urabia opinię odwrotnie od tego, jak to, niż to wyglądało w debacie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za pani uwagę i pytanie. Ja myślę, że ten trend nadziei, który ujawnił się z taką siłą w pierwszej turze wyborów, jest nie do zatrzymania środkami legalnymi, ani nawet manipulacjami przedwyborczymi. Ja boję się tylko jednego, tego o czym mówiła chyba na początku pani Hanna Dobrowolska, kiedy się spóźniłem, czyli sfałszowania wyborów. Podkreślam tutaj znaczenie bardzo ważnej umowy, którą zawarł PSL, czyli najlepsi specjaliści w tej dziedzinie, z urzędującym prezydentem. To jest poważne zagrożenie. Aktywistów PSL-u jest po prostu dużo więcej niż członków ruchu kontroli wyborów. To jest nasz problem. Ci aktywiści byli dość bierni w pierwszej turze wyborów. Oczywiście, broń Boże, nie twierdzę, że wszyscy wyborcy PSL-u czy wszyscy aktywiści PSL-u to fałszerze. Ale fakty są nieubłagane. Według komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej w poprzednich wyborach, które w naszym państwie się odbyły, oddano 5 milionów nieważnych głosów. 5 milionów. Dlaczego? Bo oczywiście oddawaliśmy po 3 głosy. Stąd no, można, prawda, powiedzieć, że ktoś mógł oddać 3 nieważne głosy naraz. Ale nawet w jednych wyborach pojedynczych w ramach tych wyborów samorządowych do sejmików wojewódzkich oddano 2,5 miliona pojedynczych nieważnych głosów. I reakcja urzędującego prezydenta na to, czyli natychmiastowe zaproszenie Państwowej Komisji Wyborczej po wyborach samorządowych i stwierdzenie nie tylko, że nic się nie stało, ale że oni na nagrodę zasługują i trzeba ich bronić przed nagonką, jest już, powiedziałbym, tym argumentem, który ośmieliłbym się doradzać, jeżeli cokolwiek, sztabowi Andrzeja Dudy, żeby został przypomniany w tej debacie TVN-owskiej. Kiedy pani Tadla, godna odpowiedniczka pani Roty Pochankę, w swojej debacie z Andrzejem Dudą w telewizji zwróciła uwagę na to, że jak on śmie mówić, że poprzednie wybory były nie w porządku, pan Andrzej Duda, realizując swoją strategię kampanijną, myślę, że bardzo mądrą, nie podjął tego wyzwania, ale myślę, że można odpowiedzieć choćby tym prostym faktem. Czy wybory, w których oddano 2,5 miliona pojedynczych głosów, a 5 milionów w sumie nieważnych głosów, czy są normalne, czy są w porządku? I czy taka reakcja prezydenta Rzeczpospolitej na te wybory, że pogrążamy się w odmętach szaleństwa, to jest cytat z Bronisława Komorowskiego, jeśli mamy tu jakieś wątpliwości, czy to go nie dyskwalifikuje całkowicie jako strażnika konstytucji, strażnika państwa, strażnika funkcjonowania instytucji demokratycznych w Polsce, bo to jest najważniejsza rola prezydenta. Ale przepraszam, że zatrzymuję jeszcze na chwilę mikrofon, żeby powiedzieć, jak rozumiem strategię
Ja oczywiście nie uczestniczę w pracach sztabowych, więc nie mam pojęcia, ale domyślam się, że taka jest linia tej strategii, która czasem może niektórych z nas irytować. No dlaczego nie odpowie mocniej? Dlaczego ostrzej nie odpowie na te kłamstwa, na te manipulacje? Zżymamy się na to. Ale myślę, że to jest w istocie bardzo dobra linia, świadoma linia. Właśnie dlatego, że ona unieszkodliwia, obezwładnia tę główną manipulację, którą stosuje strona przeciwna. Manipulację strachem. Czy można się bać Andrzeja Dudy? No spójrzmy na to, jak on mówi, jak się zachowuje. Przyklejanie mu, przepraszam za wyrażenie gombrowiczowskie, gęby, mamin synka, jakiegoś słabego chłopca, jest dużo mniej niebezpieczne od tej gęby, którą chciano mu naprawdę przyprawić. Gęby potwora, który zje wszystkich, tak jak Jarosław Kaczyński oczywiście by to zrobił. Otóż myślę, że to jest najważniejsza myśl, jaką odnajduję w strategii wyborczej sztabu Andrzeja Dudy. Nie pozwolić przeciwnikowi zwyciężyć strachem. I to, wydaje mi się, jest doskonale realizowane. Raczej mam nadzieję, że w tych dalszych, ostatnich już debatach ta linia będzie podtrzymana i nie uda się sprowokować kandydat do tego, na czym najbardziej drugiej stronie zależy. Do agresji, nawet w słusznej sprawie, ale do agresji, do ataku, do... Przepraszam bardzo za te kłopoty. Także ja już może urwę swoją odpowiedź. Chodziło mi też o to, żeby zaznaczyć tę wątpliwość, którą słyszę często w rozmowach o występach Andrzeja Dudy. Właśnie, że może za mało ostro, że za mało energicznie. Moim zdaniem to jest bardzo słuszna, dobra linia postępowania naszego kandydata. I tak próbujmy ją zaakceptować. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie profesorze, ja chciałam serdecznie podziękować za zachętę do modlitwy, a jednocześnie przeczytać ulotkę, którą rozprowadzam. Ksiądz Stanisław Małkowski i przewodnicy organizujący comiesięczne piesze pielgrzymki do grobu księdza, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wzywają rodaków do gorącej codziennej modlitwy, dziękczynno-błagalnej, litanią loretańską. A kto może, zachęcamy do modlitwy różańcowej, upraszając Matkę Bożą, Królową Polski, o wybór przez Polaków prawego prezydenta zgodnie z wolą Bożą dla ratowania naszej ojczyzny. Oprócz tego chciałabym jeszcze powiedzieć, mój wujek Kakowiec, który wrócił po 6 latach więzienia, był niezmiernie zaskoczony, gdy zobaczył łóżko przykryte czyściusieńką pościelą i zapytał: mamusia, a skąd wiedziałaś, że ja wrócę? No synku, ja wczoraj zakończyłam nowennę do Matki Bożej. To świadectwo mnie zobligowało do zakupu nowenny do Matki Bożej i właśnie ludziom również przekazuję zachętę. Oprócz tego dzisiaj dostałam SMS, że pan Andrzej Duda prosi o modlitwę do Ducha Świętego w jego intencji. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Właśnie o to mi chodziło. Przypomnienie najważniejszego, to znaczy modlitwy. Bardzo proszę o pytania czy uwagi, jeśli są oczywiście. Proszę bardzo. Proszę pani, a potem pan. Przepraszam, może to będzie trochę od rzeczy. Jak sobie przypomnę naszego prezydenta, wprawda w latach przedwojennych, to ja odnoszę wrażenie, że Duda jakoś tak, jak gdyby na tej fali takiej łagodności, życzliwości i Bożej łaski, której się spodziewa i którą otrzymuje, prowadzi nas. Tak mi się wydaje. I chciałam jemu, że może ten głos mój dojdzie, podziękować serdecznie, że on jest taki łagodny, że w nim nie ma agresji, że to jest człowiek dobry, a nam chodzi o to, żeby Polacy tak jak zawsze zwyciężali dobrym. Zwyciężaj zło dobrym. To jest chyba najważniejsza nasza
nie weszli w jakieś agresywne działania, żebyśmy spokojnie i po cichutku rozmawiali z Panem Bogiem. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Ja chciałem tylko jedną rzecz do tego dopowiedzieć. Czasem też spotykam takie uwagi, no ale dlaczego Andrzej Duda się ciągle uśmiecha, czy to nie jest sztuczne takie to uśmiechanie? Otóż Andrzej Duda uśmiecha się także, kiedy nie występuje przed ekranem telewizyjnym. Tak się złożyło, że kiedyś moja żona coś załatwiała w urzędzie miejskim. Nie znała Andrzeja Dudy wtedy, to było kilka lat temu. I tak ją zdziwiło, że taki uśmiechnięty, że taki uczynny, przypadkiem akurat przechodził, prawda? No ten człowiek taki jest po prostu, uśmiechnięty, pogodny, życzliwy ludziom. To nie jest lukrowana propaganda, po prostu taką ma naturę. I jest harcerzem, to jest bardzo ważna formacja, którą można oczywiście zdradzić, bo Bronisław Komorowski też oczywiście był harcerzem. Bardzo proszę, pan, tam na końcu pan się zgłaszał. Proszę podejść do mikrofonu. Dobrze, ja powtórzę może, powtórzę pana pytanie. Pana profesora, bo pan profesor miesiąc temu opowiadał, że wylatował do Ameryki. Tak. O atmosferze wśród Polonii. Mhm. Bo praktycznie oni są odcięci, ileś punktów głosowań zostało zlikwidowanych, no po prostu wiadomo, co się dzieje. Jak oni sobie radzą, są głosować, no jak jest sytuacja w ogóle. Pan miał wtedy zaplanowane kilka spotkań. Dziękuję bardzo. Pan pytał się o Polonię, o jej sytuację w tych wyborach, kiedy ograniczono liczbę punktów wyborczych i o moje wrażenia wyniesione z niedawnej kwietniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Akurat z Polonią nie miałem wielu spotkań, jedno tylko właściwie przy okazji konferencji, która się odbywała w Pentagonie, w samym Waszyngtonie. I to było spotkanie z częścią kierownictwa Kongresu Polonii Amerykańskiej. Akurat nie było prezesa, który był w tym momencie w Polsce, ale kilku dyrektorów Kongresu Polonii było. I po pierwsze chcę powiedzieć, że odniosłem jedno bardzo pozytywne wrażenie w stosunku do moich kilku poprzednich wizyt, to znaczy zmianę nastrojów w samych władzach Kongresu Polonii, gdzie, no powiedzmy, oceniałbym ich stosunek do tego, co dzieje się w Polsce wcześniej, po roku 2010, jako neutralny, świadomie neutralny, potrzeba utrzymywania stosunków z ambasadą, z konsulatami, a więc dystansowanie się od dochodzenia w sprawie smoleńskiej. To się zmieniło oczywiście bardzo mocno, kiedy pani Schonert-Binienda została jednym z wiceprezesów Kongresu Polonii Amerykańskiej. To już samo było świadectwem tej dobrej zmiany. Ale współcześnie właśnie obecność wielu dyrektorów w roli słuchaczy tej konferencji w Pentagonie poświęconej współczesnej sytuacji polityczno-militarnej w Europie Wschodniej świadczyła o docenieniu jakby znaczenia tej sytuacji, a więc zagrożenia naszego polskiego bezpieczeństwa przez agresywną politykę rosyjską przez przywódców formalnych, instytucjonalnych Polonii. Druga sprawa dotyczy oczywiście nastrojów wśród Polonii, niekoniecznie tych najwyższych jej władz formalnych. Otóż tu oczywiście jest ogromne rozgoryczenie spowodowane tymi zmianami okręgów, czy raczej miejsc do głosowania, co drastycznie zmniejsza możliwość udziału wielu chętnych. Ale jednocześnie widać, że ta złość wzmacnia też determinację przełamania tych barier, dotarcia nawet daleko do miejsc głosowania. I jednocześnie wzmacnia przekonanie, że te władze chcą całkowicie odizolować Polonię od życia kraju, od kontaktu z krajem, od wpływu na kraj. Bardzo mocno akcentowane to było przy okazji tej konferencji, próby jakiegoś wciągania przez przedstawicieli Polonii instytucji amerykańskich, mobilizowania senatorów, członków Izby Reprezentantów do zaangażowania się w sprawę smoleńską. To jest bardzo ważne, to jest zjawisko naprawdę ważne. Niektórzy mieli nadzieję, że może uda się to
że tak powiem, zrealizować jeszcze przed wyborami czy w trakcie wyborów. No niestety ja tych nadziei nie miałem, bo próby odwołania do głównej kandydatki Partii Demokratycznej, czyli pani Hillary Clinton, no nie mogą chyba być skuteczne, bo pamiętajmy, że była czynną sekretarz stanu 10 kwietnia 2010 roku. A więc po prostu ona dobrze wie, co i jak się wydarzyło w tamtym dniu, a zatem wycofanie się z tych ustaleń oficjalnych naszego, a raczej moskiewskiego rządu obciążałoby ją także. Ale te próby są bardzo widoczne, nasilają się i to znaczy, że no, Polonia będzie jeszcze bardziej jednoznacznie, choć mniej licznie głosowała w tych wyborach za naszym kandydatem. No tak bym w największym skrócie próbował odpowiedzieć na pana pytanie. Polonia amerykańska, oczywiście o niej mówię. Bardzo proszę. Tu ktoś bliżej. Proszę bardzo. Jeżeli pan może, to proszę podejść. Proszę państwa, ja chciałbym zwrócić uwagę, że zdania na temat wyniku tej debaty są jednak bardziej podzielone, niż by to wynikało z tego, co tutaj słyszymy. Ja wczoraj byłem w klubie Ronina, gdzie ujawnił się nawet już taki przedwczesny nurt rozliczeniowy, kto za to odpowie, za niepowodzenie Andrzeja Dudy, że to sztab źle przygotował. Ja oczywiście sądzę, że jest to przedwczesne i to myślę, że to jest takie krakanie trochę kasandryczne. Moim zdaniem nie jest tak źle, natomiast przyznam szczerze, że powiedziałem tak, że Andrzej Duda nie wykorzystał wszystkich szans, jakie mu na tacy podawał pan Bronisław Komorowski. No, podam taki konkretny przykład. W pewnym momencie wytknął mu, że nie pamiętam już dokładnie sformułowania, ale sens był taki, że miał do niego pretensje o to, że dokonania III RP nazywa zgliszczami. No to bardzo przepraszam, ale ja na miejscu Andrzeja Dudy bym powiedział, ależ panie prezydencie, z uśmiechem na twarzy, nie agresywnie, nie po chamsku, ale bym powiedział tak, ależ panie prezydencie, pan mnie zaskakuje. Przecież pana minister z pańskiej formacji znacznie ostrzej to określił. Hadei kamień i kupa, a przecież minister spraw wewnętrznych w każdym państwie jest lepiej zorientowany i ma najpewniejsze informacje, a cóż dopiero ja, biedny poseł Europarlamentu, który tylko zna te sprawy, przecież tylko z gazet, prawda? I tutaj moim zdaniem, gdyby to strzelił, to nie byłaby agresja, ale na pewno ludzie by to zapamiętali. Dobrze. Tak, zgoda. Ale moje pytanie jest takie, czy niedobrze by było przypadkiem, ponieważ w tej debacie niestety tak to się złożyło, że przynajmniej zdaniem tych, którzy uważają, że ta debata nie zakończyła się jakimś sukcesem, że pan Andrzej Duda został ustawiony jakby w naroszniku i to on był rozliczany przez Komorowskiego zamiast Komorowski przez Andrzeja Dudę, który ma się z czego spowiadać. Otóż moja sugestia jest taka, żeby pan Andrzej Duda krótki... Nie, ale ja myślę, że sugestia jest jednak bardzo ważna, bo debata nas czeka już niebawem i warto byłoby to wykorzystać. Otóż moja propozycja byłaby taka, żeby namówić pana Andrzeja Dudę do tego, żeby krótko podsumował osiągnięcia, sukcesy PiS-u w czasie tej dwuletniej niepełnej kadencji i wskazanie, ile rzeczy zrobił pro publico bono, dla dobra zwykłych ludzi. Ja przypomnę tutaj, likwidacja podatku od spadków i darowizn, która obija naprawdę całe rzesze ludzi, mieszkania za złotówkę w spółdzielni, wyodrębnianie mieszkań za symboliczne pieniądze i obniżenie składki rentowej, co oznaczało, że ci, co mieli umowę o pracę na kwotę rzędu 2,5 tysiąca złotych brutto, zostawiali co miesiąc w kieszeni 100 złotych. To są rzeczy, których Platforma nie robiła. Platforma jedną tylko próbę podjęła, którą można byłoby do tego przyrównać. Co mianowicie? Ano umożliwiła, że pracujący ludzie mogli pod koniec już pracy bez wypowiedzenia umowy o pracę pobierać emeryturę. Ale co się stało? Rakiem się z tego wycofali i to jeszcze tak niezręcznie, że Trybunał Konstytucyjny musiał się to wmieszać.
I gdyby pan Duda krótko zapytał, czy pan Bronisław Komorowski byłby w stanie wymienić chociaż trzy takie tego typu osiągnięcia, jak miał PiS w ramach tej swojej dwuletniej kadencji, które można byłoby porównać z tym, co osiągnęła Platforma w ciągu 8 lat kadencji swojej. O to mi chodzi, żeby takie pytanie strzelić. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, tylko radziłbym raczej... Jutro ma pan szansę pójść na Mińską 35 i powiedzieć to Dudzie. Tak, otóż to myślę, że jeśli mamy radę, a każdy z nas emocjonując się tymi wyborami, tymi debatami, no ma tysiące podpowiedzi. Pewnie większość z nich jest dobra. Tylko jest ograniczony czas i jest określona strategia i być może pana rady są całkowicie słuszne, tylko nie wiem, czy wszystkie dadzą się zrealizować. Natomiast wydaje mi się, że pana głos świadczy o tym, co nas wszystkich cechuje. Emocjonalne przejęcie kuchnią, technologią, tym, co wiąże się ze skuteczną manipulacją, tak bym powiedział. Oczywiście powiemy, chodzi o prawdę, ale... Naprawdę namawiam do tego, żeby temu służyło w moim przekonaniu to dzisiejsze spotkanie, żebyśmy spojrzeli z innej perspektywy na te wybory. Nie o wszystkim decydują sztaby. Ani w złym, ani w dobrym. Ani w złym, ani w dobrym. Oczywiście sztab może popełnić katastrofalne błędy. Jeżeli kandydat rozpłakałby się przed kamerami i wyszedł, nie powiedziawszy ani B, ani me, ani kukuryku, jak powiedział pewien klasyk właśnie debat prezydenckich, no to oczywiście źle by się skończyło. Ale jeżeli nie ma tego rodzaju dramatycznych błędów, to myślę, że przeceniamy znaczenie tych debat. Bo trend, który się ujawnił w pierwszej turze wyborów, wydaje mi się silniejszy niż wszelkie drobne, bo jeśli są potknięcia, to ja je oceniam jako drobne. Lub znakomite sztuczki, które nie zostały zrobione przez nasz sztab. To nie są najważniejsze rzeczy. Najważniejsze jest to, wydaje mi się od strony praktycznej, powtórzę, byśmy dopilnowali prawidłowego liczenia głosów. To wydaje mi się ważniejsze. A najważniejsza modlitwa, właśnie tak, to nie jest byle co modlitwa. Modlitwa jest najważniejsza. Bardzo proszę o następne głosy. Proszę bardzo, tutaj. Jestem mężem zaufania, nie po raz pierwszy, ale chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, a mianowicie na te osoby, które nie są na liście, a przychodzą z kartką ze swego miejsca zameldowania, i wpisują się i głosują. Przede wszystkim jest tam znak, tak, który właściwie, jeżeli to jest odbitka ksero, to nie powinno go być. Natomiast dzisiejsze zdanie, które słyszałam od fizyków, że taki znak można po prostu zrobić. I wobec tego bardzo proszę, szczególnie mężów zaufania, osoby, które są w komisji, o bardzo dokładne obejrzenie tych kart, które przychodzą, czyli tych osób, które nie są na liście, a mają taki dokument. Czy jest ten znak, czy on jest identyczny we wszystkich, bo 15% i już mamy zupełnie inny stan. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To są bardzo ważne, konkretne uwagi. Jeśli ktoś z państwa ma tego rodzaju uwagi do kontroli liczenia głosów, to bardzo apeluję, żeby je przekazać, bo to są rzeczy, które praktycznie możemy jeszcze wykorzystać. Bardzo proszę, czy są jeszcze Zanim jakieś? Nastąpią uwagi, ja sądzę, że ich może być bardzo długa lista. Obawiam się, panie profesorze, że wówczas do wieczora tutaj będziemy je spisywać. Natomiast ja chciałabym zapytać o rzecz inną nieco, mianowicie o frekwencję wyborczą. Ponieważ odnoszę wrażenie, że to jest jeden z kluczy do zwycięstwa, bądź nie chcę drugiego wariantu tutaj ewentualnie w ogóle przywoływać. Z racji zdecydowanie, jak sądzę, łatwego do zaobserwowania zainteresowania władzy uśpieniem zarówno
przebiegu kampanii, jak i zerowej kampanii pozytywnej, zachęcającej do udziału w wyborach, to co mieliśmy możliwość obserwować w czasie słynnych wyborów, kiedy przegraliśmy z Tuskolandem, prawda? To wówczas była ta kampania pozytywna, mobilizująca młodych ludzi. W tej chwili przerażenie elektoratem Kukiza, prawda? Tym właśnie ruchem młodych na rzecz tamtego kandydata, wydaje się, że nie została ani przez jeden sztab, ani przez drugi sztab tak naprawdę wykorzystana w kierunku pozytywnego akcentu w finale tutaj kampanii. Takie ja mam przynajmniej wrażenie i nie wiem, czy może ono jest sprzeczne z pana profesora opinią, ale wydaje mi się, że jest to niezwykle istotne. No, myślę, że to jest oczywiście bardzo ważne, bo potwierdzeniem tego jest parę wypowiedzianych publicznie uwag, między innymi przez pana Adama Michnika, który odbierał nagrodę Lewiatana, bardzo zresztą właściwa bestia przyznająca nagrody, kiedy powiedział: nie możemy oddać Polski gówniarzom. Cytuję dosłownie, przepraszam za cytat, prawda? A więc teraz mamy hasło: zabierz wnuczkowi dowód. Ale właściwie nawet nie wnuczkowi, bo babcie i dziadkowie też głosują źle. A więc zabierz synowi i córce dowód. To o to chodzi. Bo to średnie pokolenie, które już jest na... Ci jego reprezentanci, którzy są dość licznie obsadzeni w urzędach zależnych od władzy samorządowej lub rządowej administracji, oni nie chcą dopuścić młodszych i chcą zapomnieć o starszych, prawda? Chodzi o to tylko, żeby głosowało to średnie pokolenie. Nie jest tak, uważam, żeby Platformie zależało i Bronisławowi Komorowskiemu na niskiej frekwencji. On chce maksymalnie zmobilizować swój elektorat. Chce, żeby poszło dużo więcej jego zwolenników niż w pierwszej turze, bo musi pójść więcej, jeśli chce wygrać. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest bardzo skomplikowana układanka. I ten sposób myślenia, wydaje mi się, który ciągle w nas wraca, że wszystko zależy od misia Kamińskiego, albo od, absolutnie nie porównując tych postaci, pani Beaty Szydło, jest po prostu błędny. Oni naprawdę nie są magami, którzy mogą nad rzeczywistością zapanować. Mogą mieć intencje w przypadku pana Kamińskiego. To są oczywiście złe, do szpiku kości cyniczne intencje, ale nawet do szpiku kości cyniczny człowiek popełnia błędy, nie kontroluje rzeczywistości. Tak zwany realizm często przegrywa w starciu z rzeczywistością. I dlatego mówię o tym szoku, po pierwszej, wracam ciągle do tego, po pierwszej turze wyborów, który pokazuje właśnie zaskoczenie, że nie zapanowaliśmy, nasze sztuczki nie pomogły. I mam wrażenie, że opanowanie teraz sztuczkami w ciągu tych dwóch tygodni tego nurtu, tego strumienia będzie bardzo trudne. Dlatego uważam, że najłatwiejszą bronią, do której mogą sięgnąć ci, którzy chcą obronić pozycję Bronisława Komorowskiego, jest właśnie fałszerstwo, bo to jest, powiedziałbym, najpewniejsza metoda, prawda? I dlatego ja osobiście boję się tego bardziej niż tego, że no nie wiem, jeden czy drugi sztab wykona dobry lub lepszy ruch. Naprawdę ruch kontroli wyborów to jest teraz rzecz dla mnie najważniejsza. Przepraszam, że w kółko mówię to samo, ale no wydaje mi się to ważne. Nie przeceniajmy sztabów, nie przeceniajmy tych debat, nie przeceniajmy naszych własnych emocji tymi szczegółami kuchni wyborczej. Duch wieje, kędy chce. Ale ważne jest też, kto liczy głosy. Szanowni Państwo, ja chciałem się zwrócić z apelem. Pierwsza tura. Ilu katolików nie poszło w ogóle głosować? W kościołach. W kilku kościołach, a nie jeden ksiądz nie zachęcił do tego, żeby pójść głosować. Jak to jest możliwe? Pytam. Jest druga tura. Ktoś musi zmobilizować, to nie chodzi o wskazanie, ale o realną siłę i sumienie, o którym tak często mówimy. Tak brakuje tego. We wszystkich kościołach powinno to być, a nie ma. Nigdzie nie było, w kilku kościołach przy pierwszej turze nie było ani jednego apelu. Były. Niektórych ja nie mówię, których ja bym. No obawiam się, że pan zwrócił uwagę na realne zjawisko, bardzo bolesne, ale nie mamy sposobu, żeby go z dnia na dzień odwrócić.
Panie profesorze, chcę zwrócić uwagę na to, że jeśli wygramy te wybory, a wszyscy wierzymy w to, że wygramy, to wiemy o pewnej istniejącej także w Kościele instytucjonalnym tendencji, która ma 1700 lat już od edyktu Konstantyna, sojuszu ołtarza z tronem. Ta gorsza część, bo Kościół składa się z ludzi, którzy są tacy jak my, lepsi i gorsi. Ta gorsza część idąca z prądem pójdzie z prądem, jeżeli wygramy wybory. To jest, niestety obawiam się, jedyny sposób odpowiedzi na Pana pytanie. Oczywiście łaska boska może odmienić Kościół i jego ludzi w każdej chwili. I o to znów możemy się tylko modlić, bo apele do kardynała Nycza chyba w tym momencie nie bardzo pomogą. Bardzo proszę, 3 pytania jeszcze, jeżeli można. Ja chciałam wrócić do tego tematu bardzo ważnego, żeby w jakiś sposób zapobiegać fałszerstwom. I czytałam w jednej gazecie taki bardzo prosty, może śmieszny sposób, żeby ten drugi pusty kwadracik, bo zakreślamy przy jednym, a drugi pusty, żeby zaświecować, czyli wziąć świecę, tylko najlepiej polskiej produkcji, bo ja już próbowałam, także jakieś takie chińskie czy urodzinowe to nie bardzo zdają egzamin. Ale możemy to powiedzieć swoim rodzinom, znajomym, szczególnie na wsiach, w gminach, bo tam wpływy mają właśnie wójtowie, którzy przeważnie są z PSL-u. I na przykład w województwie warszawskim było, znaczy w województwie mazowieckim był bardzo duży odsetek głosów nieważnych, czyli to, co mówił pan profesor, bo ja czytałam, że gdzieś około 18%. Więc to jest naprawdę bardzo duże, a szczególnie w mazowieckim, bo tutaj PSL ma dużo właśnie wpływów, dużo wójtów rządzi. Także no taki śmieszny sposób, ale polecałabym wypróbować i, no i wziąć ze sobą te świece. Dziękuję. Dziękuję. Znaczy tu bym raczej prosił o odpowiedź panią Hannę Dobrowolską, bo nie jestem pewien, czy wyświecowanie nie spowoduje unieważnienia głosów przez stronniczą komisję. Nie wiem. Ja nie wiem, dlatego wolałbym... Proszę państwa... Ja przede wszystkim odwołuję państwa do stron specjalnie Ruchu Kontroli Wyborów, które poświęcone są i prowadzone mitrężnie przez ostatnie miesiące z dziesiątkami rad, z dziesiątkami szczegółowych wskazań, z poradami prawników, przypadków szczegółowych, które włącznie z tipsami, które mają pod spodem plamkę atramentu i w trakcie przerzucania głosów mogą być one unieważniane, są dziesiątki po prostu. Nie sposób tutaj w trakcie tego spotkania z panem profesorem dominować tym wątkiem. Ja jestem szczególnie wdzięczna w ogóle za podkreślenie roli ruchu. Wiemy o pana profesora zaangażowaniu w jego i powstawanie i no, naprawdę tutaj wielki, wielki wkład, za co jesteśmy bardzo zobowiązani i wdzięczni, ale naprawdę nie po to istnieje ruch, abyśmy konkurowali z wykładami pana profesora Andrzeja Nowaka dzisiaj. Także pozwólcie państwo, że nie będę odpowiadać na szczegółowe pytania. Potem może ewentualnie na zewnątrz. Natomiast apel tutaj, szczególnie pani, która podkreślała swoją rolę jako męża zaufania, naprawdę jest aktualny. I to, o czym mówiłam wcześniej, to tak, że już po wykładzie chciałabym serię apeli i próśb do państwa ponownie skierować, jeżeli mogę. Nie w tej chwili. Proszę bardzo. Proszę. Panie profesorze, chciałem się zapytać, czy spotkał się pan z oceną stopnia, znaczy ilości fałszerstw w pierwszej turze wyboru. Bo ja porównałem sobie dane z exit pollu i po 51 okręgach, po 50 i po dodaniu warszawskiego, mazowieckiego. I różnica była taka, że exit poll leciutko zawyżał małych kandydatów, a zaniżeni byli i potem rośli duzi kandydaci. Z tym, że do 50 województwa było to tak, nie wiem, okręgu było mniej więcej prawidłowo u góry, a po Warszawie się okazało, że 1% dodatkowo ekstra doskoczył z tego, co dudzie powinno wzrosnąć, do Komorowskiego. I to taka różnica, że statystycznie to w ogóle nie ma o czym gadać. Natomiast czy to w ogóle jest przez kogokolwiek analizowane i sprawdzane?
Znaczy, no, jest analizowane przez ludzi, do których mamy mniejsze lub większe zaufanie. Mam tutaj na myśli ludzi, którzy zajmują się fachowo analizą wyborów. Między innymi moi koledzy matematycy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w połączeniu z siłami socjologicznymi. No i tutaj, no niestety, Warszawa jest jaka jest. Jest miastem urzędników zależnych od pani prezydent i od pana prezydenta i od pani premier. I nie chcę obrażać mieszkańców Warszawy, bo wiadomo, że jest za co podziwiać to miasto i jego mieszkańców. Ale duża część tych mieszkańców działa na sygnał wysyłany przez władzę. Stąd ta zmiana wyników wyborczych związana z czekaniem na Warszawę, najtrudniejszy okręg, bo spływają do niego też wyniki z całego świata, z ambasad, wydaje mi się realna. Oczywiście ona może być podkoloryzowana, zwiększona, ale nie widzę w tych wynikach. Oczywiście może się mylę, pan może ma rację, uważając, że to jest niemożliwe. To zawsze bardzo łatwo przeliczyć, ile głosów zostało oddanych w Warszawie i ile musiałoby paść w takim razie na Bronisława Komorowskiego, żeby o tyle wzrosło poparcie dla niego. To można przeliczyć. Akurat w tych wyborach w pierwszej turze ta różnica nie była tak drastyczna. Po prostu Bronisław Komorowski wygrał tutaj, nie wiem, 60 do 30 paru. No tak, tak, wiemy, ale tak właśnie jest w przypadku dużego, licznego okręgu wyborczego, w którym jest duża, zdecydowana dysproporcja na rzecz jednego kandydata. Niestety, no w Krakowie też Andrzej Duda przegrał i myślę, że to nie było fałszerstwo. To jest raczej wynik tej przykrej rutyny, o której mówiła Hanna Malewska. Przepraszam, przepraszam, może tylko adrem, bo tutaj jest kolejka zadających pytania, natomiast chciałabym Państwa uspokoić to, o czym mówiłam na początku. Lista Komisji Wysokiego Ryzyka nie wzięła się znikąd. To jest właśnie świadectwo analizy i pracy wielu naukowców na rzecz ruchu kontroli wyborów. To są osoby, które z najwyższych półek z tytułami, które niekoniecznie chcą ujawniać się. Natomiast zapewniam Państwa, że analizy są dokonywane. I chciałabym zwrócić uwagę na jeden szczegół a propos tego, o czym pan profesor mówił, czyli zwierania szyków przed drugą turą w kierunku dokonania fałszerstwa. Otóż w wyborach 2005 roku pomiędzy pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich zaistniało nagle około 100 tysięcy dodatkowych głosów nieważnych. To tylko tyle, ażebyście Państwo wiedzieli, że my wiemy, tak? Że to właśnie może zaistnieć i teraz. Przepraszam, kolejka pyta. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Znaczy, chciałam zwrócić uwagę, że prostym sposobem na uniknięcie fałszowania jest skreślenie drugiego kandydata. Głos jest wtedy ważny. Nie należy manipulować. Nie. Proszę Państwa, no. Moja córka była przewodniczącą komisji, przeszła szkolenie i skreślenie z listy wszystkich kandydatów z wyjątkiem wybranego powoduje, że głos jest ważny. I to nie idzie na tego, który ma kratkę zakreśloną. I bo w przepisach jest jedynie postawienie krzyżyka przy wybranym kandydacie. Skreślenie drugiego kandydata, nazwiska, nie manipulowanie przy kratce. Skreślenie drugiego kandydata. To teraz jest jasne, jest, że chodzi pani o skreślenie nazwiska. Skreślenie nazwiska drugiego kandydata. I rada dla mężów zaufania. Będąc świadkami liczenia głosów, należy dopominać się o to, żeby wszyscy członkowie komisji mieli w rękach wyłącznie ołówki, żadnych długopisów. To są dwa proste sposoby na poprawienie prawdziwości wyborów. Bardzo dziękuję, ponieważ podtrzymuję apel pani Hanny Dobrowolskiej, żeby te bardzo ważne sprawy techniczne omówić jeszcze bardziej szczegółowo, albo przekazać je na stronę Ruchu Kontroli Wyborów, albo z panią Dobrowolską. Chciałem prosić tylko o pytania niezwiązane z samą techniką kontroli wyborów. Bardzo ważne, absolutnie najważniejsze, ale warte spokojnego omówienia. Proszę bardzo, jeśli są jakieś pytania. Przepraszam, ja chciałam tylko dopowiedzieć do poprzedniej rzeczy, że
Taka była intencja mojej wypowiedzi, bo uprzedził mnie prawnik, że nagłaśnianie, że debata była przegrana dla Andrzeja Dudy jest przygotowaniem sfałszowania wyborów, żeby to uzasadnić. Dlatego ja bym postulowała, to jest półpytanie, czy pan to potwierdza, żebyśmy wychodzili i mówili wszędzie, że on wygrał tą debatę, bo tak jest faktycznie jego kultura, postawa, jego sposób myślenia i niesprzedajność jako polityka powodowała, że absolutnie wygrał tą debatę. I dlatego postuluję, żeby dementować tą opinię, która ma przygotować fałszerstwo, tym bardziej to utrudnimy. Dodać tylko jedną uwagę, że pamiętajmy, Andrzej Duda nie był prezydentem, ale każdy kiedyś zaczyna tę rolę. Andrzej Duda nie był też, jak to się mówi językiem młodzieżowym, frontmanem. On nie występował publicznie, to nie był jego żywioł. On służył prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu swoją fachową radą w kancelarii. Był wiarygodnym, doskonałym urzędnikiem. Jako europoseł także nie był, powiedziałbym, postacią, która głównie spełniała się w mówieniu, w gadaniu. Pytanie jest takie, czy potrzebujemy prezydenta, który tylko jest lepszy retorycznie, erystycznie, czy potrzebujemy prezydenta wiarygodnego? Prezydenta Służby Rzeczpospolitej. To pytanie sobie stawiajmy, żebyśmy uniknęli takiego właśnie porównywania dwóch celebrytów. Jeden jest bardziej pyskaty, przepraszam za wyrażenie, od drugiego, to znaczy ten bardziej pyskaty jest lepszy. To nie jest ta konkurencja. Nie oceniajmy w tych kategoriach, to pamiętajmy. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Panie profesorze, znaliśmy osobiście panią Marię i pana Lecha Kaczyńskich jako wspaniałych ludzi i pana Lecha jako wspaniałego prezydenta. Znaliśmy również księdza Romana Indrzejczyka, ich kapelana, który był proboszczem w naszej parafii, też jako wspaniałego człowieka. Wiem, że elektorat, który głosuje teraz na Andrzeja Dudę, jest przekonany o jego walorach, natomiast zależy nam na tym, żeby frekwencja była jak największa i żeby do tego elektoratu jeszcze naszego, katolickiego, dołączył jak największy elektorat, który pozostaje gdzieś na uboczu. Między innymi te głosy, które były oddane na pana Kukiza. Na pana Kukiza głosy oddawali ludzie, jak mi się wydaje z takiego sondażu mojego osobistego, nie zawsze zdecydowani i przekonani do naszych wartości, tylko na zasadzie kontrastu. Zostawmy tych dwóch, niech się biją, a my głosujemy na coś zupełnie przeciwnego, żeby im dać nauczkę w pierwszej turze. Teraz w elektoracie pana Kukiza są również ludzie, prawdopodobnie środowiska kresowe, ponieważ jak czytałem jego biogram, jego ojciec jest ze środowisk kresowych. Był oczywiście świętej pamięci ojciec. Ten elektorat kresowy, znając tragiczną historię naszych polskich kresów, liczy na bardzo mocne wsparcie. I tak, i czytałem komentarze księdza Izakowicza-Zaryskiego ostatnio, że pan Andrzej Duda znakomicie podjął ten temat, bardzo delikatny, bardzo drażliwy, ale niemniej nierozliczony przez państwo polskie ludobójstwa na Kresach. Gdyby dał jakiś sygnał na tym ostatnim finiszu, rozumiem, że to jest sprawa polityczna, że to jest sprawa delikatna, że można tutaj oskarżać o różne prosowieckie tendencje tych, którzy chcą prawdy o ludobójstwie. To jest wszystko bzdura. Nie chcą żadnych prosowieckich, tylko chcą po prostu prawdy dla Polaków. Dla Polaków. I tych Polaków jest wielu. Prawdopodobnie są to setki tysięcy. Także co pan profesor sądzi o tym? W jaki sposób można by było jakiś sygnał dać, mocny, zdecydowany, żeby przeciągnąć ten elektorat na korzyść naszego kandydata? Oczywiście. Dziękuję. Myślę, że to jest bardzo ważna sprawa, którą należy w jakiś sposób podpowiedzieć sztabowi Andrzeja Dudy, żeby ją jak najrozsądniej, najroztropniej umieścił w tych ostatnich dniach kampanii. Ale myślę, że od środowisk kresowych, których znaczenie jest bardzo duże i cieszę się bardzo, że Andrzej Duda już zaczął nawiązywać z nimi porozumienie i słowa księdza Isakowicza-Zaleskiego, który jest swoistym guru tych środowisk, są tego świadectwem, że tutaj ta nić już została zadzierzgnięta. Oprócz tych środowisk jest dużo liczniejsze środowisko tych, którzy reagują na hasło zmiany. Tych młodych, którzy
nie mają niestety nawet, powiedziałbym, żadnej wiedzy historycznej, nie tylko kresowej, ale żadnej. Także ludzi, którzy nie są szczególnie przywiązani do wartości chrześcijańskich. Tylko to są ludzie, którzy nie mają miejsca w III Rzeczpospolitej. Tych jest najwięcej. Nie środowisk kresowych, nie jakichś innych poszczególnych, powiedziałbym, związanych z jednym tematem, wątkiem, jakkolwiek najbardziej ważnym. Ale ludzi, którzy nie mają miejsca w III Rzeczpospolitej. To wydaje mi się, czyli młodych ludzi i starszych ludzi. I oczywiście jest część ludzi w średnim wieku, którzy nie znaleźli sobie miejsca przy korycie, przepraszam za wyrażenie. Ale całe młode pokolenie jest odepchnięte. I jeśli to podtrzyma Andrzej Duda, myślę, że na to jego sztabowcy zwracają uwagę, to uda mu się przejąć, powiedzmy, połowę głosów Pawła Kukiza. Jeśli tak by było, to zwycięstwo ma w kieszeni, prawda? Bo wiadomo, że druga połowa nie zagłosuje na Bronisława Komorowskiego, tylko najwyżej zostanie w domu. Więc myślę, że główna walka jednak się o to rozegra. O to, czy Andrzej Duda podtrzyma swoją rolę jako jedynej realnej nadziei na zmianę, pozytywną zmianę dla milionów tych Polaków, którzy widzą swoją sytuację w III RP jako beznadziejną. Myślę, że to jest klucz, tak mi się wydaje, ale oczywiście rozumiem absolutnie pana uwagę i myślę, że i ona powinna być uwzględniona, no ale o tym rozstrzygną sztabowcy, a co najważniejsze, o tym rozstrzygnie Duch Święty, do którego powinniśmy się modlić przez te dni przed zesłaniem. Dziękuję państwu bardzo.